mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Widać, że mieli niesamowity talent do pisania niebanalnych, ale prostych, ale niebanalnych hitów. Come Together chociażby, że to nie jest piosenka. Oni mieli pioseneczki słodkie i potrafili też napisać coś ostrego. Nie byli wcale takimi grzecznymi chłopcami, o których się myśli, że byli, bo wyglądali na grzecznych, prawda? To byli rock'n'rollowcy naprawdę z krwi i kości i robili dużo złych rzeczy w pozytywnym znaczeniu. Nie wiem, czy to dobrze zrozumieliście. Na was nowa odsłona opery? No rewelacja. Super, fajnie, rewelacja. Fajnie, jakby z perspektywy artysty bardzo przyjemnie się ogląda publiczność. A no i zaplecze tutaj całe jest zajebiste. A sopocka publiczność, jak dzisiaj kontakt? No jak zwykle rewelacja. Wygłodzona. Od wejścia na scenę już jest, wiesz, ogień i to fajnie, fajnie nastraja przed graniem. Pomiędzy koncertem a próbami znaleźliście czas, żeby zrelaksować się w Sopocie? Oczywiście, że tak. Tak, my zawsze się relaksujemy, wymyślając głupie zabawy i gry w naszej garderobie. Dzisiejsze zabawy to były frisbee, celuj butlą w krzesło oraz spędzanie aktywnie czasu wolnego. Wszystkie te gry zakończone z absolutnym sukcesem. Tak. Lion genialnie znalazł miejsce, gdzie jak uderzał kauczukową kulką w jedno miejsce na ziemi, to odbijała się w czterech innych miejscach i wracała do niego. Pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią bawić się kauczukiem, tak jak my. A ja pozdrawiam my Trójmiasto.pl, czy PL Trójmiasto, my jesteśmy z wami, ponieważ lubimy się u was bawić.